Witam bardzo serdecznie. Chciałbym Tobie dzisiaj opowiedzieć na temat jednej ze zmian, którą ustawodawca wprowadzi do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z początkiem 2018 roku. Ale zanim opowiem Ci o tej zmianie, chciałbym wcześniej przedstawić pewien bardzo poważny problem. Otóż zwróć uwagę na następującą sprawę. Wszyscy znamy definicję kosztu uzyskania przychodu. Ustawa w artykule 15 ust. 1 mówi, że kosztem uzyskania przychodu jest koszt poniesiony w celu osiągnięcia Bądź zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w tzw. artykule 16, mówiących o kosztach, niestanowiących kosztów podatkowych. I tutaj zaczyna się, wbrew pozorom, pułapka, dlatego że musimy się zastanowić na pewnym przykładzie, który zaraz omówimy, jak ścisły musi być związek pomiędzy ponoszonym kosztem, a choćby potencjalnie planowanym, osiąganym przychodem, abyśmy rzeczywiście mogli mówić o nim jako o koszcie podatkowym. Wyobraź sobie taką sytuację. Mamy spółkę ZO, w której mamy bardzo niski, wymagany minimalnie prawem kapitał zakładowy, czyli 5000 zł. Oczywiście równowartość jest na aktywach w spółce, na przykład na rachunku bankowym. Wspólnicy podejmują uchwałę, żeby podwyższyć kapitał zakładowy w tej spółce? Wedle powziętej uchwały kapitał zakładowy po zmianach będzie wynosił nie 5, a na przykład 50 tysięcy złotych. Po co wspólnicy podejmują taką uchwałę? Celem wspólników i spółki jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych, polepszenie wizerunku na rynku, możliwość spełnienia pewnych kryteriów, żeby wziąć udział w jakichś przetargach czy konkursach oraz lepsza rozpoznawalność, lepsza renoma wśród kontrahentów. Czyli zwróć uwagę, nie podwyższamy kapitału zakładowego tylko po to, żeby go podwyższyć, ale po to, żeby w przyszłości nasza spółka mogła osiągać lepsze wyniki, pozyskiwać lepsze finansowanie, mieć lepszy wizerunek na rynku. Wobec powyższego podejmujemy taką uchwałę. Jest ona wpisana w sądzie i od dzisiaj kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy złotych. Zwróć uwagę, że proces ten wymagał poniesienia pewnych kosztów przez spółkę. Mam na myśli tak oczywiste koszty, jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych równy 0,5% podwyższonej wartości czy zmiana umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz koszty wpisania tego wszystkiego do sądu. Co się dalej dzieje? No, wspólnicy mają obowiązek wnieść do spółki kolejne 45 tysięcy złotych w celu objęcia udziałów w tym podwyższonym kapitale zakładowym. I na czym polega teraz problem? Pojawia się pytanie, czy w spółce mogą stanowić koszty podatkowe właśnie wydatki związane z tym podwyższeniem kapitału zakładowego. I tutaj robi się drobny problem, bowiem organy podatkowe uważają, że nie. A dlaczego? dlatego że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest przepis, który mówi, że w spółce nie zalicza się do przychodów podatkowych kwot otrzymanych na utworzenie bądź podwyższenie kapitału zakładowego. Oznacza to że te 45 tysięcy złotych, o które wzrośnie majątek spółki i które wspólnicy będą zobowiązani wnieść do spółki na przykład w formie pieniądza, nie będzie stanowić dla spółki przychodu podatkowego, a jeżeli nie będzie to przychód podatkowy, to zdaniem ministra finansów koszty związane z tym procesem nie będą mogły być kosztami podatkowymi. Podatnicy oczywiście z taką wykładnią się nie zgadzają. Bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często sądy administracyjne również aprobowały pogląd podatników, mówiąc, że przecież nie podwyższamy kapitału zakładowego tylko po to, żeby go po prostu podwyższyć, a po to, żeby osiągać z tego tytułu jakieś realne korzyści w przyszłości. Takie jak wspomnieliśmy, możliwość uzyskiwania lepszego finansowania, pozyskiwanie bardziej intratnych kontrahentów czy branie udziału w pewnych przetargach. To jest bardzo, bardzo istotne. Wobec powyższego sądy jak podatnicy bardzo często uważają, że te koszty mogą być kosztami podatkowymi, bo w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększonych przychodów w spółce. Celowo podałem Ci ten przykład, żeby zwrócić uwagę, że tak prosta wydawałoby się sprawa jak ocena tego, czy pewne koszty mogą być kosztami podatkowymi, czy nie, może budzić ogromne wątpliwości w orzecznictwie, w interpretacjach organów podatkowych, stąd bardzo często są właśnie spory podatkowe. Ale co się tak naprawdę ma zmienić od nowego roku? Sytuacja dosyć zbliżona dotyczy dzisiaj podziału zysku netto. Wyobraź sobie sytuację, że nasza spółka, na przykład spółka ZO, zakończyła rok obrotowy zyskiem netto. Ma tam jakąś określoną kwotę. Teraz, wedle prawa, wedle przepisu kodeksu spółek handlowych, wspólnicy powinni powziąć uchwałę w zakresie podziału tego zysku. Bardzo często taki zysk jest przeznaczony na wypłatę dywidendy dla wspólników, czasami jest zatrzymywany w spółce na kapitał zapasowy jest alokowany w celu zwiększenia możliwości finansowych czy majątkowych spółki. Natomiast nie ma żadnego przepisu prawa, który zabraniałby wspólnikom powziąć uchwałę, żeby zysk netto został wypłacony na przykład dla zarządu czy dla pracowników tytułem premii. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Natomiast pojawia się tutaj takie pytanie: czy premia sfinansowana pieniędzmi czy środkami finansowymi pochodzącymi z zysku netto może być dla spółki kosztem podatkowym, czy nie? Minister finansów, podobnie jak w tym pierwszym wskazanym przez nas przykładzie, uważa, że nie, dlatego że uważa, że koszty podatkowe mają służyć osiąganiu przychodów, a przecież przychodów spółka już z całą pewnością w szczególności w tym roku nie osiągnie, bowiem zysk netto jest pochodną przychodów, kosztów i zapłaconego podatku. Sądy administracyjne wielokrotnie uważały jednak, że jest inaczej, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy akcentowały taki pogląd, że owszem, w danym roku podatkowym spółka już nie osiągnie większych przychodów w wyniku wypłacenia premii zarządowi czy pracownikom, ale w przyszłości tak, bowiem pracownik czy zarząd spółki, który otrzyma premię, jest bardziej kreatywny, bardziej zmotywowany, zmobilizowany do lepszego działania na rzecz spółki, co może przekuć się na polepszone rezultaty finansowe. Także zwróć uwagę, że tutaj mamy znowu problem takiej natury, jak ścisły ma być związek ponoszonego kosztu z osiąganym przychodem. Zwróć też uwagę na taką sprawę, że jeżeli zarząd czy pracownicy otrzymują premię, to stanowi ona dla nich przychód podatkowy, bez względu na to, czy jest sfinansowana ze środków obrotowych spółki, czyli przed opodatkowaniem, czy już z zysku netto. Minister Finansów nie jest Zwolennikiem sytuacji, kiedy sądy wielokrotnie podważają jego zdanie, dlatego wraz z ustawodawcą od 2018 roku postanowił dokonać pewnych modyfikacji na gruncie przepisów prawa. I od 2018 roku wprost będzie przepis w artykule 16, który będzie stanowił, że nie stanowi w spółce kosztu uzyskania przychodu jakikolwiek podział zysku netto. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w przyszłości.